Już kolejny raz rundę Mistrzostw Polski w motokrosie zorganizowano w miejscowości Przybyszowy w gminie Końskie na torze Lobo Racing. Tym razem była to pierwsza runda Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w motokrosie, a zawody odbyły się w niedzielę. Na torze rywalizowało ponad 100 zawodników, a przez cały dzień ich zmaganiom przyglądały się tysiące fanów, nie tylko z powiatu koneckiego. To była znakomita sportowa zabawa. Na parkingu spotkać można było auta z całego województwa świętokrzyskiego, ale i z miejscowości spoza niego Tomaszowa Mazowieckiego, Przysuchy, Szydłowca, Opoczna czy nawet z Łodzi. Imprezę otworzyli przedstawiciele klubu Lobo Racing oraz wiceburmistrz Koński Krzysztof Jasiński, reprezentujący burmistrza Krzysztofa Obratańskiego, który zawody objął swoim honorowym patronatem. Na starcie stanęło ponad 100 zawodników w takich klasach jak quad oraz motokrosowych junior, MX65, MX85, MX Kobiet, MX1C, MX2C, Amator, Mix Junior, Mix B, Mix Open i Mix Master. Zawody organizowane przez klub sportowy Lobo Racing były już kolejnymi w Przybyszowach. Po raz pierwszy pasjonaci motoryzacji zorganizowali je w 2017 roku. Od początku impreza cieszy się dużą frekwencją, jeśli chodzi o zawodników. Najlepsi polscy krosowcy chwalą tor w Przybyszowach za jego trudność i zawsze idealne przygotowanie. Zawsze też dopisują kibice i tym razem było podobnie. Na fanów czekała także strefa cateringowa, m.in. Stowarzyszenie Przyjaciół Wiejskich Tradycji w Bedlnie, działające jako koło gospodyń wiejskich, sprzedawało swoje smakołyki. Kiełbaski, kaszankę, pierogi, żurek, bigos, grochówkę czy słodkie ciasta. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na organizację dużego festynu w lecie. Najlepsi zawodnicy otrzymali gratyfikacje finansowe. Wyniki znajdziecie Państwo poniżej materiału wideo w naszym portalu.